Dzisiaj to wielki dzień dla polskiego ruchu związkowego, bo po raz pierwszy od ponad 30 lat na Śląsku odbywa się strajk generalny. Nie tylko w jednej branży, ale prawie we wszystkich zakładach pracy województwa śląskiego. Ale to także smutny dzień dla polskiej demokracji i polskiego dialogu społecznego. Postawiliśmy ultimatum. Dzisiaj ten strajk mógł się nie odbyć. Był jeden warunek. Wycofanie z Sejmu kontrowersyjnego projektu ustawy o elastycznym czasie pracy. Czasie pracy, który pozwala pracodawcom rozliczać okres czasu pracy w okresie rocznym, gdzie pracownik staje się pracownikiem na rozkaz, a tak faktycznie niewolnikiem, gdzie nie mamy uprawnień do godzin nadliczbowych, gdzie dzisiaj pracujemy 12 godzin, a jutro w ogóle nie musimy przejść do pracy, bo tego chce część przedsiębiorców. Kolejne postulaty, nasze związkowe, dotyczące chociażby zmiany ustawy o płacy minimalnej. I to nie jest tak, że płaca minimalna w Polsce jest regulowana, bo wszyscy chodzicie po ziemi i wiecie, że 1600 zł brutto, czyli około 1200 zł netto, czy to jest wynagrodzenie, które pozwala na utrzymanie siebie, już nie mówię o rodzinie. Kolejne, umowy śmieciowe. To jest już w Polsce plaga. My nie mówimy, że nie ma być umów zleceń i o dzieło. Ale tam, gdzie warunki są ku temu, aby taka umowa była umową o pracę, to ma być umowa o pracę, a nie patologiczne zatrudnianie na umowy, zlecenie lub o dzieło. Jeżeli walka o zmianę ustawy o płacy minimalnej, jeżeli walka z umowami śmieciowymi, jeżeli walka o dobrą ustawę antykryzysową, to jest polityka, to mówię wam tak, to jest polityka i o taką politykę będziemy walczyli, jako związkowcy i pracownicy w Polsce. Już nie apeluję, apele się skończyły. Żądam od rządu, aby usiadł do rozmów. Ostatnich rozmów my przedstawimy jako Solidarność postulaty. Będziemy także rozmawiać z centralami związkowymi, reprezentatywnymi, ale także wszystkimi związkami zawodowymi. Będziemy także rozmawiać ze stowarzyszeniami, wszystkimi pokrzywdzonymi w Polsce. To jest początek naszej wspólnej drogi. Dziękuję wam bardzo, szczęść wam Boże, dziękuję.